Witam Was bardzo serdecznie. Mam na imię Alicja. Jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych. Swojej pomocy udzielam studentom z różnych polskich uczelni, a dzisiaj w ramach powtórzenia chciałam Wam pokazać, jak wykonać obliczenie pochodnej, gdy mamy funkcję tego typu, jak tu widzimy, czyli jest teoretycznie wydaje się bardzo skomplikowana, a faktycznie nie jest. Jeżeli mamy do policzenia pochodną tego typu funkcji, gdzie x jest do określonej potęgi, ale jeszcze do wyciągnięcia z niego mamy pierwiastek i przed nim jest jakikolwiek wyraz, domyślnie jest tutaj razy i mamy do policzenia pochodną, to po pierwsze piszemy, że to jest literka f z primem. I teraz jak to policzyć? Najwygodniej przy takich funkcjach zapisać tutaj, że to jest liczba 5 razy i teraz tak, x był do piątej potęgi, a pierwiastek stopnia 7, czyli można zapisać, że to jest w innej formie x do potęgi piątej, ale w formie ułamkowej, bo dzielone przez 7, bo ta liczba mówi, do której potęgi podnosimy x, a ta liczba mówi, z którego rzędu pierwiastek wyciągamy. I teraz z całości bierzemy sobie pochodną. I teraz tak, jeżeli stała liczba jest przemnożona razy x, to możemy tą piątkę wyciągnąć, to akurat tu przed znaku pochodnej, czyli mamy x do potęgi 5 siódmych, i z całości prim. Co to nam daje? To, że teraz zauważam, że to jest x do którejś potęgi. Jeżeli mamy x do dowolnej potęgi, czy to by było 0, 5, cokolwiek, choć może 0 to już koniecznie nie, to całą liczbę wyciągamy przed znak pochodnej i zapisujemy, że to jest od nowej linii 5 razy ta potęga, która była, razy x do potęgi o 1 mniej, czyli piszę, że to było na początku 5 siódmych minus 1, czyli po zapisie mamy 25 siódmych, no bo 5 razy 5 to jest 25, nadal dzielone przez 7, razy x. I teraz jeżeli było 5 siódmych minus 1, to jedynkę zamieniamy sobie naturalnie jako 7 siódmych. I 5 minus 7 to jest minus 2 siódmych. I teraz w takiej formie pochodną możemy zostawić. Jak wiecie, pochodne mają zastosowanie czy w ekonomii matematycznej, czy w ogóle w podstawach matematyki, czy nawet w interpretacjach, w różnych przedmiotach. Także polecam Wam zapoznać się z innymi moimi filmami. Rozwiązujcie jak najwięcej zadań. Jeżeli taki prosty filmik Wam się spodoba, kręcony zwykłą kamerką, to jak najbardziej lajkujcie, udostępniajcie, uczcie się jak najwięcej, a będzie Wam znacznie łatwiej przy jakichkolwiek zaliczeniach. Pamiętajcie, rozwiązujcie na początek proste zadania, żeby w ogóle uczyć się potem bardziej skomplikowanych zadań. Także powodzenia w nowym roku akademickim.